Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Dzisiaj zagramy w Among Us. O czym ta gra jest? O kosmonautach w zasadzie można powiedzieć. Gra o kosmonautach, o tym, że lecimy na statku kosmicznym i wśród nas jest osoba, która jest sabotażystą. Występuje to losowo, bo tą osobą możemy być my sami. Gra bardziej online, można zagrać ze znajomymi lub z osobami, którymi w zasadzie nie znamy, wybrać sobie, jaki czat ma być. Są różne języki, jak widać tutaj na liście, jest między innymi też polski. Gra jest dosyć popularna, dużo osób w nią grało, szczególnie youtuberów. Tutaj akurat stworzyłem swój własny pokój, poczekamy, może znajdą się jacyś gracze. No nie ma niestety języka polskiego w tej grze, jest polski czat, można sobie wybrać polski czat, ale nie ma języka polskiego, żeby zaznaczyć. Jakoś kustomizować można swoją postać też. Coś znaleźliśmy. I zobaczmy, jak się gracze zachowują w tej grze. Akurat w tym wypadku jestem zwyczajnym członkiem załogi. Nie jestem tutaj impostorem, czyli tak zwanym sabotażystą na statku. Tu po lewej stronie mam zadania do wykonania. Do rozwiania wątpliwości mamy czat po prostu i możemy tutaj rozwikłać zagadkę, kto jest impostorem. Oczywiście my sami też możemy tutaj pisać. Niby to taka gra dla dzieci, ale wiadomo, że w sieci może znaleźć się wiele różnych osób. Dobra, musimy naprawić przewody, żeby wykonać zadanie. Tu jest jedno z zadań. I jedno zadanie wykonane. Następne jest w elektryczności. Oczywiście ktoś może nas zabić. Ktoś może być tutaj podejrzanym. Trzeba przejść do pokoju. O, ktoś został zabity. I wygraliśmy. Chyba podejrzany wyszedł. Można oczywiście zagrać ponownie. Załoga wykonuje zadania po prostu, żeby zakończyć grę. Znowu mamy jakieś zadania. Jeden jest w reaktorze. Różne są te zadania, jak możemy zauważyć. No nie wymagają szczególnych umiejętności. Jedno wykonane, tutaj aż trzy zadania na nas czekają. Jak cała drużyna wykona wszystkie zadania, to wtedy po prostu osoby wygrywają. No na razie nikt nas nie zabił. W zasadzie to tylko i wyłącznie to, co robimy, to robimy właśnie te zadania razem z drużyną. Bo nic innego nam nie pozostaje. Jak znajdziemy zwłoki i tak dalej, to oczywiście możemy to zgłosić. W grze mamy cztery mapy. Co to jest? O, ktoś mnie załatwił. No i jest. Nawet nie wiem, jak mnie załatwił. Być może to jest cheater po prostu. Bo i w tej grze mogą występować cheaterzy. Jako duch nie kończymy gry, tylko do końca wykonujemy swoje zadania w grze. Jak już zostaliśmy zabici, to tylko możemy rozmawiać z osobami, które zostały już po prostu zabite. Cokolwiek napiszemy na czacie, to tego nie widać. Ja już osobiście wszystkie zadania wykonałem. Te zadanie prawdopodobnie to jest zadanie stworzone przez sabotaż. Tego nie mogę wykonać, niestety.
A co mi tylko pozostaje, to teraz obserwacja, jak sobie radzi drużyna. Można powtórzyć grę, oczywiście, standardowo. Nasza drużyna przegrała, krótko ujmując. Znowu jestem członkiem załogi. Dobra, pierwsze zadanie to mamy tutaj. Także idziemy od razu. Być może. Dobra, jedno zadanko zrobione. Idziemy na dół. Ja sobie na mapie tu od razu zobaczę, gdzie jest następne zadanie. Ktoś musi wyłączyć światło jak najszybciej. Już wiadomo, że biały mnie zabił. Ale dalej robimy zadania. Nie ma co czasu marnować. Ktoś odnalazł moje ciało. No i zaczynają się dochodzenia. Kto? Dlaczego? Oczywiście tutaj widać, jak ludzie udają, że nie wiedzą, o co chodzi. A mamy dwóch impostorów, więc całkiem możliwe, że ktoś jeszcze jest tutaj. No i ten żółty zaraz wypadnie. Proszę bardzo, ale nie był impostorem. Także gra dalej jest kontynuowana. Albo nie, już koniec rozgrywki. Także szybko się skończyło. Znowu przegrana. No i zobaczmy, kto jest. Znowu ja jestem zwyczajnym człowieczkem, nie sabotażystą, więc znowu robię zadania po prostu. Patrzę się na mapę, najlepiej, najszybciej gdzie iść i robię zadanko. Napiszemy sobie, że nie wiem, co to za miejsce było. Med Bay? Już czterech nie żyje tutaj. To jest ciekawe. Tu akurat ktoś zwiększył prędkość chodzenia postaciami, także szybko można sobie wykonać. O, proszę bardzo. Zostaliśmy zabici. Ale dalej robimy zadania. I koniec gry. Znowu przegraliśmy. Że spróbuję stworzyć własną grę. I tutaj trzeba przełączyć na publiczny po prostu, żeby było. I wtedy ludzie mogą wejść. Już mamy 5 osób. Jeszcze trochę. No, trzeba poczekać. Otworzę na przykład swój własny pokój. Można wyrzucać osoby. Dobra, dajemy start. Także jeżeli ktoś będzie wyzywać czy coś, to od razu można go kiknąć z pokoju. No i proszę bardzo, jestem impostorem. Można wejść do wentylacji. No, pytanie, czy ktoś mnie wyłapie. Teraz. Czemu ja? Dobra, każdy skipował. No, udało się wygrać grę. Nie wiem, czy powychodzili, czy co zrobili. No i cóż, trzeba poczekać na graczy. No i mamy ósemkę, to można dać start. No, dziesiątkę nawet graczy. Także na spokojnie można zacząć grę. No i tym razem już nie jestem impostorem. Mamy w grze dwóch impostorów. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idziemy tam w prawo. W tej grze też można oszukiwać, jak w każdej innej sieciowej grze. Różne mają haksy ludzie, także trzeba na to zwracać uwagę. Ktoś tam był, nie zwróciłem uwagi kto. Nie wiem, jak to miejsce się nazywa.
Ja zagłosuję sobie na różowy, bo z zielonym ktoś był, tylko nie pamiętam kto. Trzeba zwracać na takie detale uwagę, jak się gra, bo później to może przeważyć nad przegraną, czy tam wygraną. No. Znowu ktoś załatwił fioletowego. Zobaczmy, kto ma co do powiedzenia. Co Bob mierdzi? Trzeba szybko wykonać te zadania. 6, 1, 5, 2, 6. Dobra, jedno zadanie zrobione. Agent P to raczej nie jest. Ten mnie dziwnie goni. Ale to może mi się wydawało. Dobra, jeszcze tam zadanie na górze jest. Mogą na mnie zagłosować. I właśnie to zrobili. Dobra, jedno zadanie wykonane. Być może różowa teraz odpadnie. Teraz przynajmniej łatwiej mi wykonywać te zadania jako duch. Sobie przejdę po prostu. No i dobra, chyba wszystkie zadania wykonałem. O, jednak nie różowy. To się pomyliłem. To był brązowy i czarny. Nie miałem racji, to nie był różowy. Dobra. Ja robię skip i idę wykonać ostatnie zadanie mi zostało. No i wygraliśmy. Wszystkie zadania zostały wykonane przez graczy i po prostu wygraliśmy. Znowu jestem zwyczajnym po prostu zwyczajnym człowiekiem. Kosmonautą. Z tym kosmonautą bez rąk. Dobra. Takim zwyczajnym kosmonautą bez dłoni. Tutaj też dwa zadania do wykonania. Ach, to jest akurat proste. No i mi zostały tylko dwa zadania tak naprawdę. Nie wiem jak to zadanie wykonać. Nie wiem co trzeba tutaj zrobić. Chyba to trzeba zaznaczyć. No i co? Mamy kilka osób i ja już zrobiłem zadanie i mogę tutaj chodzić z ludźmi i ich ten i im pomagać, o ile to nie są impostorzy. To chyba jest czerwony mi się wydaje. Gościu na kamerach siedzi. Dobra. Ja sobie użyję guzika, żeby zapytać się, kto jeszcze nie ma zadań zrobionych. O nie, dobra. O Boże, brązowy na kamerach był, no i nie wyszło. O nie, jestem impostorem. Ja nie umiem grać tym impostorem w ogóle w tej grze. Także będzie ciężko. Dobra, idziemy na fejkowe taski. Udało mi się jednego załatwić. Ja nic nie wiem. Robię zadania. Dobra, ja skipuję. Już trzech mamy załatwionych, widzę. Dobra, wszyscy zeskipowali, także bardzo dobrze. To mi się podoba.
Gdzie oni są wszyscy? Jeden z trzech w storage. O kurde. Udało się. No dobra, myślę, że na tym zakończymy ten już rozgrywkę z tego Among. Nie będę już uciekał, a się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.